Cześć, z tej strony Kasia i Berkus, a Wy znajdujecie się na kanale Ogrywamy, a my dzisiaj zabieramy Was do słonecznego San Francisco, czyli stolicy tramwajów. Prawda? Tak. Okej. Przed oglądnięciem tego odcinka wiedz, że grę otrzymaliśmy w ramach współpracy barterowej. Sposób, w jaki nabyliśmy tą grę, nie wpływa na naszą opinię i wrażenia z rozgrywki. Miłego oglądania. Tak, będziemy dzisiaj mówić o grze San Francisco, która jest wydana w Polsce przez Rebel i co jeszcze powiemy? Jej autorem jest Reinhard Knizia. Nigdy nie pamiętam, jak się wymienia. Reiner Knizia. Reiner. Niech będzie z tym takim fajnym nazwiskiem. I co możemy powiedzieć ciekawego o tej grze? Graliśmy w nią kilka razy. Głównie na dwie osoby. Tak, mieliśmy możliwość zagrania w nią, teoretycznie przynajmniej na Pyrkonie, ale z małymi dziećmi to było ciężko. Z racji tego, że byliśmy z małymi dziećmi, tak jak Łukasz powiedział, dzięki uprzejmości wydawnictwa Rebel dostaliśmy tę grę do recenzji i po tych kilkunastu partiach w dwie osoby, podkreślam, bo to jest bardzo ważne dla tej gry, chcielibyśmy Wam opowiedzieć mniej więcej, jak będzie przebiegać rozgrywka i o naszej opinii, dla kogo może być przeznaczona ta gra. Tak. Lecimy na stół. W tym momencie macie pokazane to, jak wyglądała nasza ostatnia rozgrywka. Tak mnie Łukasz dojechał, że aż mi po prostu jest przykro. Oj. Dobra, wracając do meritum. Będziemy sobie budować swoje miasto. Będziemy to miasto mieć podzielone na 5 dzielnic, tak jak tutaj widzicie. Tutaj mamy dzielnicę portową. Tutaj dzielnica jest w kolorze szarym, pomarańczowym, żółtym i zielonym. W tej dzielnicy będziemy ustawiać swoje budynki. Każdy z tych budynków będzie miał specjalne jakieś działanie. Które po prostu będą nam przynosić punkty zwycięstwa. Dla przykładu ten taki ludzik będzie oznaczał nam przewagę w danej dzielnicy. Im więcej tych ludzików będziemy mieć w danej dzielnicy, tym wygramy tak jakby żeton dzielnicy i te żetony dzielnicy będą znajdowały się na planszy w tych miejscach przy założeniu, że gramy na dwie osoby. One się powinny znajdować tam, a znajdują się tutaj. Nie wiem, jakim cudem. No po prostu, tak jak Łukasz powiedział, pokazujemy Wam naszą ostatnią rozgrywkę. Teraz tak, te żetony, jak już Kasia tutaj wspomniała, będziemy zdobywać na dwa sposoby. Te takie heksagonalne będziemy zdobywać wtedy, kiedy jako pierwsi zapełnimy daną dzielnicę i wtedy będziemy właśnie dostawać te heksagonalne, a na samym końcu te z dwójeczką, te takie okrągłe, będziemy dostawać wtedy, kiedy mamy przewagę. Tak jak Kasia powiedziała, mamy tych chłopków, zliczamy, jeżeli mam większość tych chłopków w dzielnicy, to dostaje ten żeton, druga osoba nie dostaje nic. Kto pierwszy, ten lepszy, tak naprawdę. Sęk w tym, że nie na wszystkich kartach są te chłopki narysowane, ewentualnie na niektórych kartach te chłopki mają dodatkowe oznaczenia. I tutaj do tych dodatkowych oznaczeń chciałbym delikatnie przejść, ponieważ jak zobaczycie tutaj, pewnie będzie ciężko to zobaczyć, ale mamy takie śmieszne pociągi. Te pociągi będziemy musieli... To są tramwaje. Tramwaje. Te tramwaje będziemy... Przepraszam. Te tramwaje będziemy musieli ustawiać na ulicy. Torach? Na torach. Na zajezdni dokładniej. Tu będziemy je ustawiać i osoba, która ma najwięcej tych tramwajów, też będzie miała dodatkowe punkty. Plus... Teraz ja będę mówić. Plus, proszę, nie poczekaj. Ale ja... Dobrze. No już. O tym. I teraz te pociągi czasami musimy... Tramwaje. Musimy czasami doprowadzić do określonej lokalizacji. Jeżeli... Po to, żeby te ludki, zyskać ludki. Te ludki się odpaliły w cudzysłowie. I teraz Wam pokażę na tym przykładzie, o, w ten sposób. Te ludki tutaj na razie nie istnieją, ponieważ nie mamy pociągu. Jeżeli dołożyłbym ten kafelek w to miejsce, pokazuje się tramwaj. Ten kafel ma kontakt z tramwajem, więc mamy czterech ludków, więc będziemy mogli wybudować budynek, ponieważ... O, poszedłeś za daleko, zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie poszedłeś za daleko. W każdym razie Łukaszowi chodziło o to, że dana karta będzie się aktywniać w momencie, kiedy w okolicy niej będzie zajezdnia tramwajowa bądź tramwaj. I tutaj chciał dalej, że tak powiem, pójść, bo będą też takie karty z fundamentami i te fundamenty będą nam się zamieniały na takie piękne wieżowce, jakie tu widzicie. I te wieżowce będą nam dawać punkty zwycięstwa. Jeden sztuk. Te wieżowce będą przeistaczać się z fundamentów w momencie, kiedy dookoła będzie 7 robotników. Jeżeli na przykład wybudujemy sobie taką kartę w dzielnicy portowej, ona będzie nam mówiła o tym, że będziemy mogli wybudować sobie taki wieżowiec o jednego robotnika mniej, czyli zamiast 7 na planszy będziemy musieli mieć tylko 6,
Aby fundamenty będą wyglądać w ten sposób, że tutaj będzie 7 chłopków potrzebnych, czyli 7 robotników potrzebnych do wybudowania. Ale na planszy możecie jeszcze zauważyć takie dodatkowe karty bądź kafelki, które będziemy mogli zdobywać w trakcie rozgrywki. One będą się aktywować w momencie, gdy, tak tutaj macie ładnie oznaczone, gdy w danej dzielnicy znajdzie się 2 takie cyrkle, konstansy, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Co? Przyjmijmy na chwilę obecną, że to są cyrkle. Jeśli takie 2 cyrkle się pojawią, wtedy wybieracie albo żeton przypisany do tej dzielnicy, bądź kartę przypisaną do tej dzielnicy, albo bierzecie sobie tory, które czasami mogą dość bardzo zmienić, że tak powiem, przebieg rozgrywki. Tak, ponieważ możemy sobie połączyć 2 tereny z torami, nagle tych tramwajów się robi mnóstwo i nagle wygrywasz grę przez to. Bo ważne jest to, że żeby pojawił się tramwaj na twojej mapie, to musi on być połączony z zajezdnią. Niektóre karty mają nadrukowane na sobie zajezdnie, tak jak ta karta portowa. I wtedy możemy bezpośrednio tutaj ustawić tramwaj i od niego pociągnąć linię tramwajową dalej. Ale jeżeli na przykład mamy taką kartę, jak ja tutaj sobie umieściłam w tej dzielnicy żółtej, na niej nie mogę umieścić tramwaju, on mi się nie będzie liczył w końcowej punktacji, bo najzwyczajniej w świecie nie ma połączenia ani z tą linią, która jest przyłączona do jednej zajezdni, ani z tą linią, która jest przyłączona do drugiej zajezdni. Tak naprawdę ta gra jest bardzo szybka, łatwa i przyjemna, ale nie powiedzieliśmy jeszcze, na czym dokładnie polega. Bo w swojej rundzie zawodnik będzie mógł albo wyłożyć kartę projektu, albo pobrać taki projekt. Jedno z dwóch musi to zrobić, albo wyłożyć, albo dobrać. Tak, sens w tym, że jeżeli dobierze tą kartę projektu, będziesz musiał stwierdzić, w którym miejscu ta karta projektu musi się znaleźć. Może się znaleźć tu, albo tu, ale mogę ci prosić o jedną kartę dodatkową. Może tą kartę projektu też położyć na przykład tutaj. I co wtedy? Jeżeli Kasia stwierdziła, że dokłada tą kartę, tak jak zrobiła tu przed chwileczką, ja stwierdziłem, że potrzebuję tej karty, dostaję oprócz tej karty, którą muszę natychmiastowo ustawić w swoim miejscu. Najbardziej na lewo zawsze. Najbardziej na lewo. Pobieram jeszcze coś takiego. Nie to. Nie to, przepraszam. Karta zobowiązania. Tak. Karta zobowiązania mówi mi o tym, że mogę wziąć kartę, ilość kart plus... Ja powiem. Można wziąć co najmniej 2 projekty. Najmniej 2 projekty. Nie można wziąć sposób. Jednego. Tak. Chciałem to jakoś bardziej profesjonalnie powiedzieć i wyszło na to, że nie umiem gadać. Tak, i potem jeżeli na przykład kolejna osoba zrobiłaby swoje ruchy, a ty dalej potrzebowałbyś jakiejś karty, nie wiem, stąd, bierzesz kolejną kartę zobowiązania i wtedy masz już możliwość wzięcia... W wolnym tłumaczeniu, jeśli będziemy grać w fajny sposób na naszą starą francuską zasadę, jak to Łukasz mówi, czyli no mercy, to możemy ładnie przyblokować takiego pacjenta, gdzie on będzie tylko nam dokładał karty, bo chodzi o to, że jeżeli będziemy pobierać projekty, to nieważne, czy ty ich pobierzesz 2, 8, 4 czy 1, zawsze bierzesz tylko jedną kartę zobowiązania, ale jeżeli to uczynisz kolejny raz, no to znowu bierzesz tą kartę zobowiązania i tutaj jest taki mały haczyk. One muszą kiedyś spadać, nie? Tak, one muszą kiedyś spadać, żeby tutaj się nam nie napiętrzyło tych budynków. I one spadają w momencie, kiedy karty z graczy ma przynajmniej jedną kartę zobowiązania, wtedy się robi tak. Wszyscy odrzucamy te karty i zaczynamy, niektórzy z czystą kartą, niektórzy z jednym zobowiązaniem i tak dalej. Wszystkie to są zasady tak naprawdę? Tak jak Łukasz stwierdził, tak, to są wszystkie zasady, które was obowiązują, czyli dobieracie kartę projektu albo ją wykładacie. Jeśli dobieracie, musicie ją ułożyć jak najbardziej z lewej strony w danej dzielnicy. Są też takie karty, które mają tutaj taką czarną obramówkę i one będą kartami uniwersalnymi, które będziecie mogli dołożyć w dowolnym miejscu, w dowolnej dzielnicy, niezależnie od tego, w jakim ona będzie kolorze. Jeżeli ukończymy daną dzielnicę, jako pierwsi bierzemy sobie żeton heksagonalny. Jeżeli pod koniec liczenia punktów będziemy mieć przewagę w danej dzielnicy, bierzemy sobie ten żeton okrągły. Remisy rozstrzyga instrukcja. Jeśli mamy w danej dzielnicy 2 cyrkle, to wtedy wybieramy sobie żeton bądź kartę przypisaną do danej dzielnicy i umieszczamy ją w naszym polu gry. Albo tory. Jeżeli sobie pobierzemy kartę z fundamentem, no to jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że mamy dookoła 7 chłopków, stawiamy sobie wieżowiec i jeżeli mamy na przykład wybudowane karty w dzielnicy portowej, to niektóre karty mogą nam obniżać wymagania wybudowania tego wieżowca.
Na koniec będą również punktowane te sieci tramwajowe. Ta osoba... połączenie. Tak, czyli tak jak w Katanie, jeśli można zrobić takie szybkie porównanie. I ważne jest to, że żeby położyć taki tramwaj na mapie, to musi się mieć połączenie z zajezdnią albo z kartą, która udaje zajezdnię. A kiedy gra się kończy? Kiedy jedna z osób zapełni wszystko. I to jest natychmiast. Tak, natychmiast. Nie ma, nie dogrywamy tury. Nie dogrywamy końca, koniec, kropka. Albo druga sprawa, kiedy braknie tych projektów w budynku. Kiedy ostatni żeton fundamentu zostanie wyłożony na kartę. Tak, czyli byliśmy bardzo blisko. Właśnie, wydaje mi się, że w naszych rozgrywkach nigdy nam nie doszło do tego, że ta karta fundamentu weszła na kartę projektu i w ten sposób zakończyliśmy grę. Głównie to było na zasadzie takiej, że ktoś dołożył ostatnią kartę do swojego miasta i wtedy kończyliśmy rozgrywkę. I co na końcu? Podliczamy wszystkie punkty, które zgromadziliśmy, podliczamy punkty za budynki i ten, kto ma więcej, ten wygrywa. Ostatnia partia to było 13,5 do 8. Tak. I to tylko i wyłącznie dlatego, że wybudowałam sobie drugi wieżowiec, to dostałam tę piękną złotą odznakę. Właśnie o tej złotej odznace nie powiedzieliśmy. To jest odznaka budowniczego. Ją otrzymuje osoba, która jako pierwsza wybudowała wieżowiec. Jeśli w trakcie rozgrywki ktoś wybuduje więcej wieżowców, wtedy dostaje tą odznakę. Tak, przychodzi do niego. Tak. Gra bardzo fajnie wygląda, ma ciekawe zasady i tak dalej, i tak dalej. Ma tylko jedną, według nas, bardzo wielką wadę. Słaba działa na dwie osoby. Tak, na dwie osoby to jest głównie takie ściganie się z samym sobą. Nie, nawet nie chodzi o ściganie się, tylko tak. Masz to, no okej, poczekasz dwie tury, zaraz tego nie masz. Jeżeli miałbyś możliwość zagrania w cztery osoby na przykład, to będzie wyzwanie, ponieważ tak jak ty powiedziałeś na samym początku, dwie osoby mogą cię zaszachować tak, że ty przez na przykład kolejne cztery tury nie możesz nic zrobić. Może cztery tury to przesadzamy, ale można rozegrać to w ten sposób, że ty będziesz tylko dokładał te projekty i czekał na ten twój ukochany projekt. Tak, czyli wtedy trzeba będzie dosyć mocno myśleć, co zrobić, kiedy zrobić, a czego nie zrobić. Czasami gdzie dokładać sobie... te projekty, czy budować raczej większe stosy, żeby na przykład... A, jeszcze jedna ważna rzecz, bo jeżeli na przykład danego projektu nie możemy umieścić w danej dzielnicy, bo mamy ją zakończoną, to po prostu odrzucamy go z rozgrywki, nie bierze już udziału w grze. No i wracając jeszcze do tego, trzeba się wtedy zastanowić, czy budować większe stosy, czy na przykład próbować układać tylko pojedyncze karty, żeby na przykład osoba, która ma jedno zobowiązanie, nie mogła podjąć działań w tej rundzie prowadzących do rozbudowy miasta, więc na 3 i 4 osoby, okej, ta gra może fajnie siedzieć, bo już mamy więcej strategii, więcej kombinowania, jednak na 2 osoby w żadnym stopniu nie polecam, bo tak jak mówię, te zobowiązania są na tej zasadzie, że je dobieramy i później, jeżeli ktoś ma po jednym, to je odrzucamy. Czyli w pewnym momencie jest tak, dobra Łukasz, dobieram te projekty, to sobie już możesz odrzucić ten żeton, ja go po prostu nie wezmę. Tak naprawdę te karty zobowiązania praktycznie nas nie blokują. Tak. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o... A, znowu się przyczepię do wyglądu. Bardzo fajna sprawa to są te domeczki, które są... Wieżowce. Te wieżowce, które są hotele, jak w tym, nie? W monopolach. Które są trójwymiarowe, trzeba było je poskładać, trochę się bałem, że tak to zniszczę. Trzeba zwinąć w rulonik właśnie. Tak. No i wszystkie drewniane elementy, jeżeli chodzi o tramwaje. Tramwaje. Mi się to troszkę kojarzy, jeśli mogę się tak odnieść, bo w tym materiale już się odnosiłam, troszkę mi się to kojarzy z Katanem. Bo mamy tutaj takie zaczerpnięcia pod tytułem najwięcej tych budynków, jak ktoś wybuduje, to otrzymuje tą odznakę. Tak, właśnie o to mi chodzi. Też tworzenie tych sieci dróg tramwajowych, więc ja osobiście, jeżeli miałabym czymś zastąpić na chwilę obecną Katan, przy założeniu, że gra się na 3 bądź 4 osoby, to wybrałabym właśnie San Francisco. Tak, to jest poziom wyżej niż Katan? Nie, myślę, że są na podobnym poziomie. Na podobnym, no to jeżeli nudził Wam się już Katan i nie chcecie kupować dodatków, to San Francisco będzie na pewno dobrym pomysłem dla, tak jak powiedziałaś, paczki 3-4 osób, nie? A Katan na dwójkę nie działa. Więc... Chyba, że masz dodatek. No, ale nie masz dodatku i dlatego chcesz kupić inną grę, hello. Więc tak jak mówię, jeśli kiedykolwiek graliście w Katana, to myślę, że tą grę również polubicie. Zwracamy tylko uwagę, że raczej na większą ilość niż dwie osoby. Bo tutaj tak naprawdę nie czuć tego dreszczyku emocji przy tej grze na dwie osoby. To jest raczej takie, ja sobie buduję swoje miasto, ty sobie budujesz swoje miasto. Czasami zdarzy się tak, że karty fajnie podejdą i można komuś nabruździć.
ale to jest bardzo rzadko, więc jak lubicie negatywną interakcję, to też bym w to za bardzo nie wchodziła, przy założeniu, że gracie głównie na dwie osoby. Mhm. Raczej jest to gra do grania familijnego, gra na rozgrzewkę przed czymś cięższym. Mhm. W sumie na pudełku jest napisane 45 minut, więc no zeszliśmy chyba nawet poniżej tych 45 tak. minut, także... No i chyba tyle tak naprawdę od nas. My dziękujemy wydawnictwu Rebel za to, że udostępniło nam grę do recenzji i chyba się żegnamy tym razem, nie? Tak. Trzymajcie się ciepło. I gracie w gry planszowe. I dajcie znać, czy odwiedziliście San Francisco, przynajmniej w grze planszowej. Cześć. Cześć.